Cześć, tu Piteno i to nie jest Braunschweig Army, to jest My Playa. Jak widzicie, ma zrąbaną twarz, gdzież niestety Game Face jest na tyle zrąbany, że na stronie internetowej 3D wygląda bardzo super, a w grze wygląda cholernie do dupy. Jak widzicie, zacząłem karierę w drużynie Passos de Ferreira, będę środkowym napastnikiem, gdyż jest to najbardziej uniwersalna pozycja. Próbowałem grać środkowym pomocnikiem ofensywnym, ale na tej pozycji gra się o wiele trudniej i trudno się do składu ogólnie dostać. Zacząłem grać w Toronto FC, na 5 meczów czy na 6 rozegrałem tylko jeden, a tu jak zobaczycie będzie lepiej. Za chwilę zobaczycie wymagania co do mojej gry, tu widzicie muszę utrzymać jakąś tam średnią, 5 razy muszę strzelić gola. Kilka asyst i tam stosunek 10%, powyżej 10% stosunek bramek czy do strzałów, czyli co dziesiąty strzał to musi być gol. Jak możecie zauważyć, moim pierwszym przeciwnikiem w ogóle mojej drużyny będzie drużyna Pogoni Szczecin, więc jedziemy do Polski. Nie, będziemy grali u siebie, więc Passos de Ferreira gra u siebie z Pogonią Szczecin. Oprócz tego można jeszcze dodać jedną bardzo, bardzo ciekawą, ale również śmieszną rzecz. Ja, młody piłkarz, dołączam do drużyny z ambicjami, może nie jakiś utytułowany zespół, ale na pozycji napastnika i co? I akurat znikąd w skauci Passos de Ferreira, czyli drużyny, w której gramy, zaczynają szukać napastników do kupienia, czyli to ma dużo, dużo sensu. Patrzcie, no przychodzi nowy zawodnik, a my nagle wysyłamy 5 zgłoszeń do innych napastników, żeby sobie kupić. Patrzcie, tu już kolejny, za chwilę się chyba wyświetli jeszcze jeden, ale już mniejsza o to. Za chwilę przeniesiemy się już na boisko w Passos de Ferreira i zobaczymy, jak zagramy z Pogonią Szczecin. Mam nadzieję, że będę w pierwszym składzie. I proszę bardzo, jestem w pierwszym składzie, więc to zapowiada się na ciekawe spotkanie. Pitero w pierwszej jedenastce, czyli czas rozwalić trochę bąków, strzelić trochę buraków i zasadzić ziemniaki, gdyż musimy się najeść i to bardzo solidnie. Nasz brzuch musi być zadowolony, nie możemy być zmartwieni. So here we go, here we go, here we go. Wiecie co, mój debiut musi być spektakularny. Play the music! Sorry, nie ta płyta. Widzicie, od razu się ten film lepiej ogląda, lepiej, lepiej, lepiej. Trzy razy tak, trzy razy lepiej. No i co, i trzeba pokazać trochę skilla. No, nie trzeba fidować, bo będzie lipa. Jak dobrze wiecie, zawodnik w FIFA na początku nie ma zbyt dobrych umiejętności piłkarskich, więc jak widzicie, nasza gra może nie układała się jakoś bardzo dobrze. No i właśnie, tutaj widzicie, jedno z moich znakomitych podań, oczywiście niecelnych, ale staraliśmy się cały czas dominować w ofensywie. I jak widzicie, Pogoń Szczecin też nie była najgorszym rywalem, gdyż oni potrafili również rozgrywać tę piłkę trochę, trochę przyzwoicie. Jak widzicie, teraz mam piłkę, miałem tutaj świetną sytuację, miałem lewe skrzydło i co? No... O! Wywalczyłem faul. A nie, to tylko rzut rożny. No really? God damn it. No dobra, nawet nic z tego rożnego nie wynikło, no, chyba nie. No, dokładnie. Miałem jeszcze piłkę, strzeliłem tam trochę obok. Prawdopodobnie już w tym momencie nie oglądacie tego filmiku, gdyż osiągnął on już szczyt bycia nudnym, więc teraz trochę, trochę faktów. Zróbmy to, nie wiem, AA9 skill style? Okej. Okay. I wiecie, przychodzi taki dzień w karierze piłkarza, kiedy trzeba się starać i dzisiaj nie był na pewno mój dzień. Dzisiaj nie byłem w tyle takiej formie, kiedy mogę strzelać bramki. Dzisiaj straciłem kilka ważnych piłek. Nie miałem pojęcia, co ja robię na tym boisku. Mój trener na pewno nie był zadowolony z mojej postawy, więc
Musiałem wziąć się grać, musiałem pracować nad sobą. No na pewno, moja dziewczyna, której na pewno nie mam, gdyż dopiero zacząłem karierę i nikt mnie jeszcze nie zna, martwiła się, gdyż moja dyspozycja nie była zadowalająca. Ale miałem nadal fajny strzał, celny na bramkę. Ale jak wiecie, moja umiejętność nie była zadowalająca, nadal traciłem piłkę. Ach, kurna, to nie był mój dzień. Dobra, Peter, ale my chcemy twojego stylu, nie płacimy tobie za kopiowanie innych youtuberów, słuchaj. Umowa była jasna, nie kopiujemy, robimy własny produkt, okej, okej? Okej, szef, już to robię. No dobra, Pogi ma szansę! Będzie... świetnie! Ten bramkarz jest znakomity, to była interwencja tego meczu. No, ja nie wiem jak nie trafi tego piłkarz, Pogoni Szczecin, ale nie było gola i teraz patrz, mam piłkę, wychodzę z tą kontrą. Temy, nie wychodzę z tą kontrą, gdyż mój piłkarz dzisiaj nie był w wystarczająco dobrej formie, moja dziewczyna się o mnie martwiła. Okej, to ostatni raz, kiedy kopiuję kogoś innego w tej serii. Tak skończyła się pierwsza połowa, wynik bezbramkowy 0-0, Pasos de Ferreira 0. I Pogoń też, dwie drużyny na P, po zero. Wyglądało na to, że Pogoń rozpoczęła drugą połowę znacznie lepiej, teraz widzimy kolejna, prawie że 100% sytuacja, ale... Traore nie trafia i mamy szczęście, po raz kolejny Pasos de Ferreira chroni się przed stratą gola. No i teraz Clay, mam piłkę pod polem karnym, Pogoni, mam piękne moje podanie! No i z 11 metra niestety pomylił się mój partner z drużyny. Teraz takie pytanie dnia. Czy kiedykolwiek oglądaliście Formułę 1? Jeżeli nie, to teraz macie okazję, gdy zaczynamy. Nie wiem, czego się spodziewaliście. Pedobera na końcu? A no tak. Nie spodziewaliście się jeszcze jakichś fenomenalnych akcji na pierwszych testach. Jeszcze mamy czas. O, 90 minuta, to jest okazja na mnie! Tak, to jest! Nadal mamy rzut rożny. No, można to było trochę lepiej rozegrać. No ale jak się nie ma czego... Kuźwa, jak to się mówiło. Jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma. Tak, chyba w ten sposób to szło. Nevertheless, it was the end of the game. Not so brilliant. A, wiecie co zrobiłem w tym momencie? Ale 0-0 też nas satysfakcjonuje w naszym debiutanckim występie. I czas na dwa łyki statystyki. Jak widzicie, ocena 6-6, 66% strzałów, 65% podań, 75% odbioru piłki. Nie jest źle, jak nasz debiutancki mecz.